No i proszę, zaczynamy dzisiaj od śniadania, obiadu. Kalafior z bułką, tartą. Tu już wydziabałam i chyba muszę troszkę dosolić. A tutaj, no, a tutaj stoją jeszcze od Was rzeczy, które będę Wam potem pokazywała. O, proszę bardzo. Śniadanie i obiad naraz. Pokażę Wam fajnostkę, dlatego że na urodziny jeszcze dostałam Exploding Box. Czyli coś, co jak się zdejmie, to robi takie czary. Zobaczcie. Szu! I cukiery są. I jeszcze druga część. Szu! I cukiery są. I jeszcze trzecia część. Wow, i są cukiery, ale jest również przepiękna świeca. O, teraz sfokusowana. Proszę bardzo, Exploding Box. A tutaj jeszcze pudełeczko ze storcikiem. Otwieranko. Kolejne pudełeczko. Otwieranko. Tak łatwo nie otworzę. Wyjmę. Słuchajcie, z żywicy. Przepiękny leśny buk. Pięknie wygląda. No naprawdę. Taka klasyka właśnie w tych liściach. Bardzo mi się podoba. Tu mam w pudełeczku błyszczyk. Piękną triskietę. To ja. O, teraz będzie lepiej widać, jak się sfokusuję. Strząsam. No. Cień do powiek, ale pigment. I to jest brosza, słuchajcie, zobaczcie moje kolorki. I bardzo ładna. To ja zaraz wezmę na ołtarz. I jeszcze we w pudełku jest pudełko, w którym są... Słuchajcie, świece, ale są... Piękny zapachowy, to jest jakaś taka firma, ale zapach jest przecudowny tych podgrzewaczy. Sobie wieczorem jeden zapalę, zobaczę, czy one tak dobrze pachną. To jest jeden pudełkowy myk, owinięty był w szal. Tu mamy Harry Potter, te fasolki. To jeszcze od mojej mamy, już przetargałam na górę. No i poszewka na poduszko. Zobaczcie, jeszcze jednej tej nie wstawiłam. Kartki do kartek. I mam, żeście znaleźli. Kolejnego klaksona rowerowego w postaci cudnego jednorożca. Już teraz się nie będę martwiła, że coś zginie. I kolejną dawkę pudełek. A pudełka zawsze w cenie. O, superaste. A w tym Exploding Boxie właśnie to Wam pokazywałam. To Wam jeszcze pokażę, jak już Wam tak pokazuję, bo mi przyszło z tam z AliExpress czy z czegoś. Myślałam, że będą większe. No są takie maluszki. Ale bardzo fajne takie bibułki. O. Nie, że taki trochę z napisami, trochę retro, vintage. Fajne są. A tutaj taka niby astrological. Jakiś tarot. Jakieś jedną ręką to na pewno jest zbawienie. O, gdzie takie? O, karta głupca na przykład jest. O. Tylko bardziej dziewczynka, nie? No, takie niewielkie są. Ale do tych moich tam dziabań. Może nie do dużej księgi cieni, ale do tych małych.
Ja myślę, że będą fajne. No takie na AliExpress były właśnie. Takie, to jest na przykład w stylu Rider White'a, ale niciorta. Ta karta nie istnieje. W Rider White'cie w zasadzie. Tu są jakieś takie, no ciekawe rzeczy. Trochę astrologikal. Jest gwiazda, ale zobaczcie, gwiazda już się kąpie. No, w sumie lepiej niż nabierać albo dolewać z pustego w próżne. Księżyc. No, takie są. No, to też są fajne. Ale maleństwa. Myślałam, że będą dwa razy większe. Myślałam, że będą takie karteczki, o takie jak te dwa. A, ale to takie groszowe sprawy na AliExpress, więc myślę, że się przyda. Cześć, jest godzina za 21:00 w nocy. Rzadko je kapustę, ponieważ mam ochotę na młodą kapustę i nie zawaham się jej użyć. Koperek mam suchy, kapusta będzie. Wiem, że wygląda to dziwnie, ale tak właśnie będzie. Rozwalę. Kapucha, szatkowanko, gąbek. Nie wycięłaś gąbka? Gąbek, 3, 2, 1. Cebulkę przysmażamy na ten czas. Będzie świąteczną opaską. Świąteczną, bo jednorazowy to jest myty. Mycien jest. Mycien. Tutaj mamy resztki, wiecie, resztki. Wszystko resztki, bardzo dobra rzecz. Resztki, dobra rzecz. Zastopowałam krojenie kapusty. Najpierw trzeba przysmażyć cebulę. W kolejności. To są czary Mary. Kraczała. Pani kochana, to jest rytuał. Kolejność. Wszystko po drodze. Normalnie i na końcu tak mnóstwo pójdzie. Żeby nie było, że mnie nie ma od początku vloga, umyte włosy, dramat jakiś jest bez makijażu, w piżamie, ale kapusta będzie. Kapustka. W środku nocy. Słuchajcie, Dorota mówi, że piękna zieloność się wydarzyła. Piękna zieloność się wydarzyła. Zieloność z kapustość. Tak, dzięki. A ja przy okazji robię sok z owoców, warzyw. Nie mieszkamy w bloku. Nie będzie głośno. No cóż. A teraz poznajcie prawdziwą twarz Wiśniewskiej. Tak, ponad. Ja muszę wyczyścić, muszę sok zrobić. Tak. Dobra była, nie? Dobrze ubite. No. Komu? A się mama. Kapustka się daje robi. Już jest taka. Ach, pięknie pachnie. Weź myszkę i pomóż, Ania. Nie. Ja mam tutaj tyle mascarpone. Smacznego. Nocne soczki. Nocny soczek, bo będzie z budeczką, no. Ale już jest po programie i to bardzo dawno. I to właśnie tak. O. Żeby nie było. 23, nie wiem czy się wyostrzy. 23 w punkt. O, no. Także. Może tak być. O, tu macie jeszcze dowód na to, że jest 23. Ja się muszę zakryć, bo ja mam koszulę nocną. A ja jestem normalnie z wyjściowej sukni. Kochana, bo ty jesteś zawsze wyjściowa kochana. Ja bolowa po prostu. Tak jest. A co? Ja tu jestem, wiesz. Z maską na głowie. I tak i tam. I tu wychodzi. Dla króliczków. Można by było zrobić takie klocuszki. I tu dalej kapusta. Wow! Proszę. Parowanko. Uwaga, odparuje się. Koszulą nocną. Wiśniewsko walczy z marchewką.
Nie, marchewka jest popychaczem, jakkolwiek to ci zabrzmi. A, to tu są te. No. Marańczak i pastrawa. Nie. Jaki soczek? Będzie. Wyświetluje się. Dobroci. 5 minut zrobione, 5 minut umyte. Warto. No. Wszystkie te wolnoobrotowe. Super. O, cała pomarańcza. Dopchnięta marchewką. Popchniemy ją. I zaraz marchewkę za pomarańczą. I mamy ogarnięty zdrowiutki soszuś. Soszuś zawsze. Fidwege wiśniesko. A czy to już jest gotowe, pani Anna? Gotowe, będziemy jeść i sok. I pić. Zmalanym. Reszta na lodówkę. Patrzącym życzymy smacznego. O którejkolwiek oglądają. O którejkolwiek. A my bierzemy na nasze talerze. Nasze cuda. Nie. Polosławce. I będziemy. I będziemy. Cinać. Cinać. A dzisiaj na śniadanie kawa, łososiowe brzuszki, pomidor, rzodkiewka, trochę serka i chlebek. Będziemy zaraz szamać. Łososiowe brzuszki są przepyszne, bardzo oleiste. Dzisiaj dzień wtorkowy. Trzeba się było ubrać i wreszcie nie w kroksach, tylko w butach, jak człowiek. Jeansy, które wyglądają inaczej, to nie są jeansy, to są miękkie, giętkie gietry, ale ja lubię pokazywać kostki, mam dobre nogi, niech będą, bluzka taka szeroka, luźna, a no to kurtka, bo iż chłodnawo jest, więc takoż do wyjścia, myślę, że będzie ok, a buty wyglądają ładniej i tym granatem pasują do spodni. Hej ho, najlepiej nie będzie widać, bo jestem pod światło. Niemniej, o może zasłonię światło. Będzie lepiej widać. Chciałam wam pokazać, bo jeszcze po drodze byłam w Hebe. Jeszcze się nie rozebrałam i mam tak. Olia ruda, bo już jestem wypłukana. Już nie mam nic rudości. Z Elbiotiki, chusteczki węglowane są drogie, bo kosztują 11 zł, jest 30 sztuk, ale fajnie peelingują, więc od czasu do czasu ich używam, czasem je kupuję. Bardzo fajnej jakości spinki są, nie taki chamski plastik, tylko fajne, do koka. Było mnóstwo przecen i wzięłam sobie Physicans Formula puder. Zobaczymy, jak on będzie. O, tutaj widzicie. Lustereczko, powiedz przecie. Zobaczymy. Wzięłam z Catrice nudziakowy lakier do paznokci w takim fajnym kolorze. I wzięłam szminkę. Też taki nudziak ma być. Cała rozmazana jestem. Ale. W ogóle powiem wam, że pachnie czekoladą. Ona się nazywa kawa coś tam. 715 Coffee Cup. Powiem wam, było nie było. O, jest na ten. Na magnesik. Hop. Fajna zabawa. Hop. Super. No i jest taka nudziakowa. Będzie fajnie. Normalnie jak w biurze. Szefa nie mamy, szycharcują. Tak, szefa nie mamy, lakiery są w ruch. Pomadka użyta. Pokaż siebie. Jak jest. Mieszka Miki. Ja jestem ruda. Pomarańczowa pomadka. Nie widać pomadki. O, jeszcze tu mamy perfum. Perfum fajny, chociaż mi się bardziej podoba. Ty to tak pod Chanel podjeżdża. Tak. A ja nigdy. No. Nie znoszę Chanel. Wiesz, 10 lat różnicy.
Może coś w tym jest. Nie, się śmieję, ale ja zawsze lubiłam. Lubiłam nawet, w ogóle moim ideałem perfumy jest Żador. A twój? Kenzo, Elefant. No właśnie, ten słoń. Słodki, no. Niezużywalny, cały czas używam. Dlatego teraz też mam takie słodkie perfumy, na przykład w torbie. No, a ja sobie kupiłam taki lakier. Typowo na lato. Także. A ja nudziak. Tam nudziak, lakiery tam. Piękny stół masz, patrzcie jakie piękne nogi. A już nie powiem o dywanie. O. Stół. Zresztą Joanny nogą też nic nie brakuje. Nic. Zawsze mówiłam, że są do nieba, ale stół jest z tej strony nie widać. Trzeba będzie przeżyć przy wyjściu odkurzacz. O. Poduszki. Ciągle zapominamy. Jeździma. Mój fotel jest jeszcze do roz tego. Czy też do przywiezienia. O, widzicie? Tu są te same dwie farby, a w ogóle inaczej wygląda. Tu wygląda jak fotel. Z tej strony, na światło i tam. A tu jest inne, a to jest ten sam kolor. Tak światło gra. I tak nie widać tak jak jest. Nie. Nigdy nie będzie widać. Kamera nie oddaje. Stary, nie ma, można paznokcie malować, mówisz? Dobra, idziemy. Do pracy. Długa przerwa, ja na dyżurze. Tak po cichutku nagram. Jest część dzieci tutaj, część na obiedzie. Tak można sobie w zieloności lekko posiedzieć. Także szkoła. Jeszcze miesiąc. I lato nas woła. Mówiłam, prezenty z zagranicy będą dochodzić, kiedy będą chciały. I słuchajcie, poczekajcie, tu mam jednak. Dobra. No tu się z Dorotą dzielimy, bo mam od Grażyny i Jurka Happy Cherries, czyli szczęśliwe wisienki, proszę bardzo, żelkowe. Super. I Douglas Contouring Palette. Proszę bardzo. I w takim pięknym woreczku to było. Woreczek na karty, bądź na żadanice zacne. Druga to od mojej mentalnej córki rzecz. To mam tak. Spell Candles. Do Spell Candles jest z dziurką podgrzewacz. Świcznik. I taki przecudny księżyc kamienny. Także tak. No i katar. Katar. Dorota wyciąga jeszcze, był tutaj układany. Słuchajcie, z kataru to, co wygląda na zbitkę materiału. Jest spinką, żeby sobie kakao zdobić. Mi się podoba. Potwór. Dorota ma inne ciasteczkowe potwory. Dzień dobry. Dzień jest wiśnia. Dawać mi to. Dramat. A ja mam drugiego ciasteczkowego potwora. No tak, no, ciężko się złapać gdzie, ale jest ładny. Mam trzeciego, mniej ciasteczkowego potwora. Tutaj łatwiej to też nie łatwiej. Widzicie. Trzeba wiedzieć, gdzie to złapać. O, proszę bardzo. Karty tarota, których nie mam, nie posiadam, są piękne, zajrzałam. Drugie karty tarota, ja wam oczywiście recenzję po prostu będę robiła, bo ich nie miałam jeszcze. Przecudne.
Te kolczyki już miałam. Tutaj sekcja jedzeniowa. Jakaś coś. Przyprawy ładne. Tak. Tutaj sekcja perfumiczna. Będziemy wąchać potem. Natomiast są też perfumy. Nie wiem, bo to było tak pomieszane, bo celnicy mieszali. Tak, ale wymieniam się z Dorotą, jeżeli to były jej, bo jest jaśmin. Natomiast są jeszcze jedne. I mamy tutaj podwójnie. O, proszę bardzo. Kol. Co to jest? Nie wiem. Na przykład. Myśmy lustrzane odbicie zrobiły, jakby ktoś zauważył tą artystyczną tutaj. Tak. Przekaz artystyczny. No i chyba musisz pokazać kiecki, bo inaczej się nie da. To jest piękne, to mi skradło serce. Zresztą wszystko jest piękne, ale Asia ma taką większą. Ja mówię, zaraz pokażemy. Właśnie, bo to jest wersja malutka. To jest wersja mini. Dla małych ludzi. Czyli? Proszę bardzo. A to jest wersja maxi. Ja już idę, ja ci odbieram kamerę i ty zrób. Nie. Dawaj. Wersja maxi. Wersja maxi, bałagan, mamy pudełka, nie patrz, trzajta. Panie, dopiero przyszli. Bo jak zwykle. Kiedyś wam powiem, co załatwialiśmy. Powiem, Jezus. Jak youtuberzy. Jak, mamy tak. Plan, później wam powiemy. Dokładnie. A to jest wersja maxi, czyli na dużych ludzi. Dobra. Szaliczek. To już nawet nie będę odpakowywała, ale jest taki bardzo ładny. I jeszcze pokaż te dwie kiecki, co żem dostałam. Kiecka. Takie czerwona i zielona. Iście pachnące. Iście pachnące katarem. Takie fajne, letnie. O, proszę, motyl jest. Jest superasty. Proszę bardzo, jest motyl. To jest jedna wersja. Nie będę się obrytać. Nie obrytaj. Druga wersja, proszę bardzo, z kwiatkiem. Ja mam tutaj podobne. Niebieską fioletową. Tak jest. No, to takie. Mi się ta fioletowa podoba też, bo niebieska raczej, bo ona jest jak mandala, nie? Żeby się zmienić. Do kartki. No. Tak, fajne, tak. Piękne rzeczy. Cudowne. A najlepsze z tego wszystko, bo to zamówiłam z Kataru. To są gazety. Słuchajcie, bo ja naprawdę prosiłam i błagałam, mówię, przyślij mi gazety, ale już wam pokazuję czemu. To, że tutaj jest, słuchajcie, opcja szukam żony, to whatever, nie? Nieważne. Ale zobaczcie, oni mają swoje arabskie pismo. Czy to arabskie pismo nie jest idealne do bullet journalu? Nie jest fajnie. O, reklamy, jeszcze, proszę bardzo. Jeszcze tam tu, jakieś, ale tu arabskie pismo jest, proszę bardzo, do bullet journala najbardziej. Mam też, o, zobaczcie, jakieś księżyce, coś. O, no. Człowieku. Nie, człowieku, gazety są na, o, najważniejsze. To nie, że reklama jak z Biedronki, ale jest po arabsku. Po arabsku. No, o, proszę bardzo, jak z Biedronki. Zobaczymy. Gdzie my mamy takie ładne reklamy? Ciekawe, co to będą, nie wiem. Tak podobne mamy też takie szafki. To pierdółki. No proszę, o, jakie misy. Proszę bardzo. Takie tace piękne. O, super, 75 coś tam. Ku. Q-A-R. Q-A-R-y. No, to chodziło mi o arabskie pismo, także gazety, słuchajcie, szukam męża, szukam żony, o, sprzedam Jumbo Jetta, nie, no, bo to wiadomo, nie? Wiecie, Dubaj, mam Jumbo Jetta do oddania. To zobacz, szukam żony, ogłoszonkę. Z przebiegiem, nie bita, także na pewno, o, proszę bardzo, arabskie pisemka. Bullet Journal zyska jest, także. Może ktoś się dowie. Ciekawe, co celnicy na te gazety, nie? Jak oni to ruszali, bo chuj, wysyłają do Polski gazety. Jakaś szpiegowska szajka gazety wyczytuje. Ale daty, może tutaj coś, nie wiemy, kto jest. Data 26 maja na pewno. Kwiecień. Tak. Ale ósemka jest arabska. Ciekawe, czemu nie rzymska wróć. No dobra, słuchajcie, jakby któraś tam wyczytała, że tam szejk szuka męża. O, był Lewandowski. Z Jozywan. To wiecie, gazety najważniejsze.